Co czwarte dziecko w Europie jest otyłe albo ma nadwagę. Można temu zaradzić, a jednym z narzędzi jest projekt Best Remap. Cel to poprawienie jakości jedzenia, które trafia do przedszkoli i szkół. Chodzi o sprawdzanie trafiającej tam żywności. Dlatego naukowcy ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego opracowali podręcznik, który podpowie miastom, jakie produkty zamawiać. Paweł Jędrusik. Best Remap to projekt, w ramach którego wybrano 5 grup produktów spożywczych, które najczęściej jedzą dzieci i młodzież. Takie badania były prowadzone w 18 państwach Unii Europejskiej. Projekt zaczął się 3 lata temu, w 2020 roku. Dlaczego? Dlatego, że co czwarte dziecko w Europie cierpi na nadwagę lub otyłość. To znaczy, że jest to galopujący problem, epidemia. W związku z powyższym musimy działać, żeby temu się przeciwstawić. I Komisja Europejska dokonała takich wyliczeń, że jeżeli teraz wydamy 1 euro na prewencję nadwagi i otyłości, na promowanie zdrowego stylu życia, to w przyszłości zaoszczędzimy ponad 5 euro, bo nie powstaną choroby, które trzeba będzie na tym poziomie leczyć. A rewolucja żywieniowa zaczęła się już w Rybniku i jak się okazuje, przyjęła się. Prowadziłam takie zmiany, że zamiast standardowej tak surówki lub jakiejś mieszanki na talerzu, zaczęłam dzieciom serwować owoce i warzywa na tacach kolorowe. Jestem z nimi cały czas na stołówce. Dania mamy nawet czasem jednogarnkowe, jedno danie i do tego jest ciasto czy marchewkowe, czy szpinakowe i dzieci bardzo chętnie to jedzą. Zredukowaliśmy też ilość mięsa zjadanego na rzecz strączków. Mieszamy na przykład gulasz z indyka, z różnymi strączkami, czy soczewicą. Dzieci nie czują tak jakby różnicy, a jest to o wiele zdrowsze i wiele smaczniejsze. Z naciskiem na to pierwsze, bo jak przekonują eksperci, nawyki żywieniowe, których nabraliśmy w dzieciństwie, prędzej czy później dadzą organizmowi o sobie znać. I o ile nie stanie się to w ciągu kilku czy kilkunastu dni, to już kilku czy kilkunastu lat tak. To, że szybko zaczynamy chorować, to nie jest wina naszej opieki szpitalnej czy pozaszpitalnej, to jest coś, co zaczyna się właśnie w dzieciństwie. Czyli w dzieciństwie zaczynamy nabierać złych nawyków żywieniowych, nie mamy odpowiedniej aktywności fizycznej i to, czego nauczymy się właśnie w pierwszych latach naszych szkolnych jeść, lubimy później jeść, dlatego jesteśmy otyli, dlatego chorujemy częściej niż inne populacje. I stąd te problemy, które później pojawiają się w populacji osób dorosłych czy starszych. W opracowanym przez naukowców podręczniku zawarto m.in. informacje na temat zamówień publicznych żywności. Autorzy doprecyzowują na przykład, jaki skład powinno mieć zamawiane przez miasto jedzenie.